Halo, cześć, witajcie, to znowu Refek, witam was w kolejnym odcinku z Hollow Knighta. Do gry wracamy, poczytałem wasze komentarze teraz przed chwilą przed nagrywaniem. No i tak, lepiej chyba, żebym zrobił Koloseum na streamach również, bo to jest podobno bardzo długie i bardzo trudne, więc dam sobie z nim spokój. Założę tylko na szybko niesforny kompas, resztę amuletów chyba zostawię i... Gdzie tu miałbym najbliższe przejście do miasta, to już szczerze mówiąc nie pamiętam. Chyba w ogóle nie było tutaj szybkiego przejścia do miasta, więc ja stąd spadam i idę w lewą stronę. Będziemy pewnie dalej kontynuowali cały wątek Grima, cały wątek trupy w dzisiejszym odcinku. Oprócz tego, czy tak naprawdę jeszcze cokolwiek dzisiaj mam do zrobienia? Chciałbym chyba od razu, na samym początku, jeżeli mi się oczywiście uda, znaleźć ten głupi klucz do wieży jakiejś. Przy ciele, nie chodzi o grób, tylko jakieś ciało. Jeszcze raz przeczytam wasze komentarze. Jest to przejście z grzybowych pustkowi, nie z mglistego kanionu, więc przejście do stacji królowej byłoby w tym momencie chyba najlepsze. Przejść szybko w prawo, w dół i w lewo. Wejdziemy do ogrodów królowej. I z naszej miejscówki najbliższym przejściem do stacji rogacza będzie pójście do góry. Ale wiecie co, chyba zaoszczędzę dziś sobie czasu i... Co? Zużyłem? Nie no, chciałem się teleportować do... Nie rozumiem. Chciałem się teleportować do... mojego teleportu, który zostawiłem przy stacji rogacza w krainie spoczynku, a nie wiem czemu nie mogę tego zrobić. No nic, spadnijmy na sam dół, weźmy po prostu windę do góry i tyle. Ale nie mam zielonego pojęcia, dlaczego nie mogę się tam cofnąć. Możliwe, że z niektórych miejscówek się nie da cofnąć. Nie wiem sam. No, gra przynajmniej zaoszczędziła nam jedną esencję. Szybciochem teraz lecimy do tej stacji rogacza. I tak jak mówiłem, najszybciej będzie chyba przejść przez tą stację królowej, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. Ale jeszcze raz za momencik sprawdzę. Ja mam też nadzieję, że dzisiaj wszystko się dobrze nagrywa. Wczoraj nagrywałem Isaaca i miałem straszne problemy dźwiękowe, jak na razie nie mam ich w ogóle i nie wiem dlaczego problemy dźwiękowe występowały przez to, że kopiowałem obraz z jednego monitora na drugi. Totalnie nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to mogłoby sprawiać, że akurat słuchawki Bluetooth przestają wtedy dobrze działać, ale no już nie będę wnikał. Skoro to nie działa, nie będę po prostu nigdy tego używał. No, stacja królowej. Dobrze pamiętałem, lecimy. Chyba nic innego tutaj do odkrycia nie mieliśmy w okolicy. Jeżeli dobrze pamiętam, też tutaj chyba była bankierka. Do niej mówiliście wiele razy, żebym wpłacił pieniądze. Już mi wszystko zaspoilerowaliście. Jeżeli wpłacę do niej wystarczająco dużo pieniędzy, ona mnie okradnie. Potem ją znajdę w jakichś źródłach gorących i będę mógł jej te pieniądze na nowo zabrać i jeszcze chyba nawet dostanę ich więcej, więc... No, stracić tych pieniędzy bym nie stracił, ale przez pewien okres czasu bym nie miał do nich dostępu. Nie kojarzę cię. Jesteś zły czy dobry? Wyrmy robaki w niewolę pchają niechybną, aż wieki miną i królestwa upadną. Łuski i skorupy obrócić się w pył mogą, ale pan grzyb przystosuje się na nowo. Kim ty jesteś? Mogę, nie wiem czy mogę za... Ale śmieszny! Gungi Gungi, Mishi Umosanga, Pogi Udungo. Co? Gungi Gungi. Mów mi coś. Nioś Ola Mumu, Szruba Dungo, Ola Ola, Mugungi. Ojejcie. O co chodzi? Może od tyłu to powinien czytać? Ognut Uigop. Nie, też nie, to nie ma sensu. Ciągle to samo. Ciekawe. Nie mam zielonego pojęcia, kim ty jesteś. Ale znając życie, jakiś powód twojego istnienia jest na tym świecie i... Pewnie wy mi wytłumaczycie, jaki dokładnie. Dobra. Dobrze, że wziąłem tą drogę przez te... grzybowe pustkowia, a nie...
wziąłem stacji normalnie w ogrodach królowej, bo bym cię ominął, kolego. Nie wiem czemu, ale zawsze grzybowe pustkowie mi przypominają o tym, że w tą grę naprawdę grałem już dawno temu. Parę miesięcy tak naprawdę już chyba. Na grzybowych pustkowiach zawsze testowałem nagrywki i to, czy gra dobrze działa. Wtedy jakieś problemy z dźwiękiem też miałem wcześniej, nie z dźwiękiem, tylko z płynnością. O! To jest ta miejscuwa? Rzeczywiście, ja tu byłem. Zbadaj. Ciało muchowego włóczęgi opanowane przez infekcję. Pamiętam cię. Blask. Błyszcząca jasna. Ciało muchowego włóczęgi. I co, i to tu? A tu nie mam przejścia do góry. Dziwne, to powinien mieć przejście w... do stacji. Ale znam życie z drugiej strony. O nie, najgorzej. Ale tu nic nie mam, co ciekawe. To tu powinienem niby to znaleźć, ale tutaj nic nie mam, co jest dziwne. Ale najgorsze jest to, że rzeczywiście jednak wcale niedobrze, że wziąłem stację tutaj, bo muszę się w tym momencie wrócić całą tą drogę i przejść z powrotem, tym razem już ze stacji w ogrodach królowej, bo najwyraźniej tego przejścia po prostu wcześniej nie otworzyłem. Niestety. Czyli tak naprawdę jedyną nową rzeczą, jaką znalazłem, to ten grzybek gadający, który nie mam zielonego pojęcia, kim może być i co może znaczyć. No ale dzięki Bogu, jakoś nie wiem, dobrze mi się już porusza w tej grze. Nadal uważam, że granie na padzie było złym wyborem, ale i tak bardzo przyjemnie się w tego Hollow Knighta gra i zawsze bardzo lubię gry. Ja o tym mówiłem też chyba wcześniej, grając, zaczynając serię z Hollow Knighta, że lubię gry, w których na początku nie mam za bardzo możliwości w ogóle ruchu. I to te całe drogi, poruszanie się wydaje się być naprawdę ślamazarne, długie, a później w grze mam już tak dużo możliwości poruszania się, przemieszczania się. Moja prędkość jest zwiększona, mam jakieś latanie, podwójne skoki. Tak samo jest na przykład w Terrarii. W Terrarii uwielbiam to, że w przyszłości po naprawdę niedużym czasie grania jestem w stanie zgarnąć tam już jakieś rakietowe buty, podwójne skoki. O! W ogóle tak. Jakieś właśnie rakietowe buty, podwójny skok, buty Hermesa, coś w tym stylu i naprawdę się totalnie nie mogę doczekać tej nagrywki. Dzisiaj nawet z Mangetsu rozmawiałem. Ojejciu, idę stąd. Dzisiaj nawet z Mangetsu rozmawiałem przez Facebooka. Miał problem z odpaleniem swojego kompa, nowego kompa i póki tego kompa tak naprawdę nie uruchomi, niestety nie jesteśmy w stanie zacząć tej nowej serii z Terrarii, ale kompa już dostał. Mam nadzieję, że szybko uda mu się naprawić wszystko i będzie mu ten komputer chodził i będziemy już tą serię mogli w końcu zaczynać. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu, jeżeli mi się dobrze wydaje. Jeżeli to oglądacie, to na pewno jesteśmy blisko, bo w życiu bym nie zaczynał, raczej nie kontynuował nagrywki tego odcinka, gdyby tego tu nie było. Po prostu zacząłbym od nowa i znalazł w końcu tą głupią rzecz tam, gdzie trzeba. No i chyba jesteśmy już w dobrym miejscu. Tu lecimy na sam dół i powinno być rozwalenie przejścia tutaj, dokładnie. Przejście mamy rozwalone, ale nadal tutaj nic nie ma niestety. Tutaj nic nie jestem w stanie znaleźć, tutaj byliśmy. Pewnie jest to troszkę wyżej albo tu. Nie, tu mamy tylko trochę geo. Ale dziwne, totalnie nie kojarzę tej miejscówki, naprawdę. Tutaj też jest geo, więc tutaj też mnie nie było. Ale czemu to jest odkryte? Totalnie nie mam zielonego pojęcia. Jezu, ile was tu jest? No i mamy to, co miałem odkryć chyba. Klucz miłości, dokładnie. O Jezu, przeciwnik jakiś. Co mi miłość? Zbyt długo... O, dobra. Co mi powiesz? Zbyt długo przebywaliśmy razem, staliśmy się jednością. Ciekawe. Klucz miłości. Ale ja się śmiesznie szybko poruszam, podoba mi się to strasznie. Klucz miłości wzięliśmy i to chyba sprawi, że odłożę
badanie. Gdzie tu będzie najszybsze przejście? Chyba tędy. To jest jedyne przejście. Odłożę badanie dalej trupy Grima i pójdę do tej wieży miłości. Ona jest bardzo blisko stacji rogacza, więc nie powinno być żadnych problemów w przejściu do niej. Mam nadzieję, że nie będę się tak długo tutaj kręcił. Gdzie ja jestem? O, dobrze, idę tutaj. Tu powinienem móc po prostu odpalić skok i niestety nie przelecieć. Miałem nadzieję, że tu będzie właśnie prosta droga, bo tak to wynikało z mapy, ale niestety jest masa przeszkód i przeciwników, więc chyba ta druga droga do stacji byłaby troszkę szybsza. Ale naprawdę dziwne, że ominąłem tą miejscówkę, a ona się pojawiła na mapie. Chyba tylko i wyłącznie dlatego ją ominąłem, bo byłem pewny, że w niej byłem, a tak naprawdę nigdy jej nie odkryłem. Ojej, daj mi spokój, daj mi spokój. Wiem, że mam mało zdrowia, ale nie ma co się leczyć, tak zaraz będziemy na stacji rogacza, tu nikogo już chyba po drodze złego nie znajdziemy. Klucz miłości, wieża miłości. Nie mam zielonego pojęcia, co my tam możemy znaleźć. Wątpię, żebyśmy znaleźli tam jakiegoś nowego przeciwnika, bo mówiliście mi, że bossów to chyba już nie zostało nic w grze. W mieście West była ta wieża, jeżeli dobrze pamiętam. Czy dom uciech to się nazywało? Nie, w domu uciech byliśmy. Wieża miłości była przy stacji króla. Tak więc bierzemy stację króla. No i zobaczymy, co gra nam jeszcze ma do zaoferowania. Przejście mamy z prawej strony, chyba już odblokowałem je z obu stron. Od dołu, więc nie będę musiał iść od strony granic królestwa. No i tutaj mamy wejście. Nadal nie wiem, skąd wziąć jeden klucz zwykły. Nie pamiętam, czy mam go w ekwipunku. Sprawdzę w razie czego. Mam jeden zwykły klucz. Ej! To ja jestem w stanie otworzyć ten grobowiec. Tylko nie mam co go na razie odblokowywać, bo i tak podobno to jest endgame. Zablokowane wyściełane drzwi, użyj klucza miłości. Oczywiście. Co my tu mamy? Brzmi ciekawie. Ojejciu, czemu jesteście zamknięci? Przeciwnicy nawet pozamykani. Czy wy jesteście tymi potworami, które zamykają glutki w tych słoikach? Jest masa słoików takich, w których były zamknięte glutki również. Mi się wydaje, że oni porywali glutki. Aha. Czyli jednak walkę z bossem mam. Ale śmieszny boss. Kolekcjoner. Bardzo łatwy się wydaje. Bardzo łatwy się wydaje jak na razie. Tylko paru przeciwników po prostu pojawia, skacze sobie i nic więcej nie robi. Więc jak na razie się nie za bardzo nie przejmuje. Ale jak to już ktoś napisał pod ostatnim odcinkiem, nikt, absolutnie nikt, i Ryfek nagle zaraz wchodzi w drugą fazę. Dobra, mamy chwilę, żeby się wyleczyć. Uhu. Bardzo mi trudno unikać tego ataku i zadawać mu obrażenia, bo nie jestem w stanie za bardzo kierować moim atakiem, czy to jest w lewo, czy do góry. No tak jak mówiłem, to już minusy grania na padzie u mnie. Ale wydaje mi się, że nawet nie mam co tak naprawdę unikać za bardzo jego obrażeń. Po prostu stać blisko, zadawać jak najwięcej obrażeń samemu i tyle. Wyleczyć się to też nie problem. No ale znowu, ja mam straszny problem z atakowaniem w tę stronę, w którą chcę. To jest mega minus grania na padzie. Jezu, jaki ja jestem szybki. Ale to leczenie mi robi grę. Jeszcze jakbym miał tutaj
ciernie agonii, to już w ogóle bym nic nie musiał robić, bo ciągle otrzymuję obrażenia i się ciągle leczę. Przez to, że otrzymuję obrażenia i duszę z otrzymywania obrażeń. Ojej, czy ja się w końcu zacznę atakować? Czemu ty od razu strzeliłeś? Uhuhuhu, ha 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 ha. Ej, to wcale nie jesteś taki łatwy, jak myślałem. Padnij, rzesz! Dobra, padł, super. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak sobie nadawał radę z turniejszymi przeciwnikami. Naprawdę się muszę zacząć przerzucać na myszkę i klawiaturę. Znaczy po prostu klawiaturę. Obsesja, zblokowałem sobie takie osiągnięcie. Jeżeli tu znajdę kolejne glutki, to będę zadowolony. Tak, kolejne glutki. Właśnie paru mi z nich brakowało. Mam nadzieję, że ty nie jesteś zły. Jesteś dobry? Dom. Wszyscy chcecie do domu. Bardzo fajnie. I nie wiem, czy to nie są wszystkie glutki. Naprawdę. Cośmy dostali. Otrzymałeś mapę kolekcjonera. Przytrzymaj LB, aby wyświetlić mapę bieżącej lokacji. Wyświetlone zostaną miejsca przetrzymywania uwięzionych larw. Ale kozak. Jeszcze tu jest jedna larwa. Rzeczywiście. O, to wiem, co dzisiaj będę robił, jak te wszystkie larwy uratować. Ale czadzier. A czy widzę larwy ogólnie, nie tylko tutaj? Tak, tu jedna jest pod stacją króla? Jakim cudem? Tu jest jedna. Jejciu, ile tych larw jeszcze jest? Kryształowa mogiła, tu jest jedna larwa, tu jest jedna larwa. Jakim cudem ja się tam mam dostać? Ile larw ja żem ominął? Kurde bela, dzięki Bogu żadnej w głębinie. No jedna jest w głębinach. Nie wiem, jak miałbym się dostać. Ale kurcze, ile tych larw mi zostało do uratowania? To jest naprawdę strasznie dużo naszych małych przyjaciół. Ja po drodze chyba załączę amulet na to dziecię Grima. Będę zbierał larwy i po drodze, jeżeli po prostu trafi się ten płomyk, oczywiście jeszcze ten płomień dla trupy Grima postaram się zgarnąć, żeby nie tracić czasu, po prostu dwie rzeczy naraz zrobimy. Dlatego wejdziemy szybko tutaj na górę do ławki i to szybkie skupienie zmienimy na amulet z trupy Grima. Jeszcze powinienem mieć jeden slot chyba wolny wtedy. Tak, to trzy sloty zajmuje. Dzieci Grima sobie załączmy. Jeszcze mam jeden slot wolny, więc nie wiem, co założyć tak naprawdę. No wydaje mi się, że Cierni Agonii to jest jeden z najlepszych amuletów, jaki mógłbym założyć. I tak, płomyków tu żadnych nie mam, aczkolwiek glutek jest bardzo blisko, więc nie ma powodu, aby do niego nie pójść. Ale ciekawe, że ja naprawdę aż tyle glutków ominąłem. One są bardzo łatwe do wyczucia, jeżeli mi się... Tak mi się wydaje, że są bardzo łatwe do wykrycia, jeżeli chodzi o ten dźwięk, jaki wydają. Są bardzo głośne. Aczkolwiek... nie wiem. Tak dużo ich ominąłem? Ja cię kręcę. Tutaj jest jeden glutek. Gdzie tutaj może być glutek? Tu dokładnie, gdzie stoję, jest glutek. Jak? Gdzie on się niby znajduje? Możliwe, że w wejściu w tej wieży. Bo nie... Tak, tu jest! Jakim cudem ja go ominąłem? Ja cię kręcę. Walkę mamy z przeciwnikiem. Taki mini bosik. Jest dosyć prosty, więc... Ojejciu, zaraz umrę. No, jest dosyć prosty. Zmieniam zdanie. Uleczmy się, kolejny glucio uratowany. Nie wiem, jakoś te drzwi musiałem ominąć tutaj po prostu. No ciekawe, o, jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Czy tu jest jakiś sekret? No to ostatni sekret odkryłem. Złotego przeciwnika, z którego dostałem masę geo i nigdy więcej go chyba nie zobaczyłem nigdzie. Dobra, sprawdźmy mapę, gdzie mamy kolejne ognie, gdzie mamy kolejne glutki. Jeden glutek jest w Ulu i tam również, obok Ula raczej, i tam również jest płomień. I pod stacją króla mamy jeden glut, ale on bardziej się wydaje być w gaju Ismy, bo jak tutaj wezmę sobie mapę, ja tego gluta nie widzę. I jak tak naprawdę miałbym tu niby też przejść?
Nie wydaje mi się to możliwe w jakimkolwiek sposób, więc raczej od strony tego gaju jest przejście. Przejdźmy dalej. I jeszcze raz się rozejrzę za tymi wszystkimi rzeczami. Tak, to się wydaje być przejściem z gaju Ismy, bo nie mam zielonego pojęcia, w jakim innym sposób mógłbym się tam dostać. Albo po prostu obok tego ula jest przejście do góry. I tam chyba nie byłem, no. To bardziej tak, bardziej z królewskich pogranicz jest to przejście. Jak miałbym się tam najszybciej dostać? Chyba tutaj po prostu w prawo i... Tyle, no. Przejdziemy tam od razu, zgarniemy płomień, który jest w ulu. Kurde, naprawdę się dużo czasu zajdzie z samą tą trupą Grima. Myślałem, że to zgarnianie płomieni pójdzie mega szybko. Bach, 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 ram, pam, pam. A tu, no, powiem wam, jestem zszokowany, jak długo się z tym będzie teraz schodziło. O, tu coś jest. A, tu byłeś ty. I tu powinniśmy mieć przejście. Tak, tu mamy ul, ale czemu? O, tu coś jest. Ciekawe, czy to minąłem. No nic tu nie ma. Kolejne przejście do ula? I kolejny glutek tu jest. Nie było mnie w tym przejściu chyba. Tak mi się wydaje. Tak, tu mamy glutka ukrytego. To jest właśnie to przejście do glutka. Ciekawe. Jak ja dużo rzeczy tutaj ominąłem. To jest straszne. Ale bardzo fajnie, że jest ten NPC, który daje nam tą mapę. Totalnie sobie nie wyobrażam męczarni ludzi, którzy na przykład wzięli sobie za punkt honoru znalezienie każdego glutka, nie wiedzieli na przykład o tym, że w przyszłości będzie NPC, który da im najzwyczajniej w świecie mapę z każdym glutkiem. No ciekawe, że tutaj też mnie nie było. Co tu mamy? Znaczek kryształowych przejść, czyli tutaj niby powinniśmy użyć naszej umiejętności lotu. Wiem, że tam mieliśmy przejście do góry, ale najpierw chciałem zobaczyć, co tutaj mamy. Jezu, jakie to przejście jest dalekie. Gdzie ja w ogóle jestem? Przejście z arterii. Tak, najzwyklejsze przejście z arterii, w którym również nie byłem. Przejście z drugiej strony, okej. Boże, jakie te mapy są połączone ze sobą. Dobrze, że tutaj zszedłem, bo bym w ogóle tego przejścia nie zgarnął. Nie wiem, czy mi się przyda, wątpię, żeby mi się w przyszłości to przydało, ale... Kto wie, w jakiejś kryzysowej sytuacji będę miał to ogarnięte. Wracamy, zgarniamy glutka po drodze i schodzimy do ulu, aby zgarnąć kolejny płomień dla Grima. Tym razem będzie to płomień chyba już numer 3, a raczej, nie wiem, trzeciego stopnia, że tak to mogę powiedzieć. I to mi się średnio podoba, bo... ci mega upierdliwi przeciwnicy znowu dadzą o sobie znać. I już się boję, jak bardziej upierdliwi będą w tym wydaniu. Dobra, zejście do ulu mamy tylko z tej strony niestety, więc... muszę po prostu spaść i... no przejść tędy. No i dobra, jesteśmy w ulu. Szkoda, że tylko jedno przejście to jest. No jeszcze jedno mamy niżej, ale... wcale nie tak daleko jednak mamy. Ten płomyk nie powinno być tak źle. Ja cię kręcę, muszę naprawdę poświęcić trochę czasu i... ty zakręcasz. Muszę naprawdę poświęcić trochę czasu i pozbierać więcej tych geo. Ja muszę mieć tą wrażliwą siłę wykupioną. No z nią byłoby tak zdecydowanie łatwiej. Nieporównywalnie łatwiej. Ojej, czy nie chciałem tak spaść? Gdzie jest pomyk? Tu powinien być. No, wbij się. Chodź. Halo, wbij się. Super. Uleczmy się. Ty mi nic tu nie zrobisz i tak. A ja ciebie pouderzać troszkę mogę. Tak, tu powinien na samej górze być ten płomyk.
Mam nadzieję, że tego trzmiela nie zgarnę. Dobra, nieważne, to jest przejście między mapami, nic mi nie groziło. No jest, trzeciopoziomowy. Wydaje się być bardzo... Ojejciu, we mnie on to pojawia, okej. Nie chciałem tego zrobić, ale nieważne. Ten atak jest mega prosty. Trochę sobie szarżuje, myślałem, że dwa razy będzie szarżował. Ojejciu, on zadaje ile obrażeń. Ja cię kręcę, wcale nie jest taki łatwy. No, trzeba się po prostu ciągle ruszać. Dużo zdrowia nie ma. Uleczmy się i idziemy szukać dalej. Gdzie mamy kolejne płomyki, gdzie mamy kolejne glucie. Kolejny płomyk mamy tutaj i tak naprawdę mógłbym wziąć od razu ten tramwaj i byłbym zaraz obok tego płomyku przy terenach pałacowych. Glutek kolejny na Królewskich Terach jest w beznadziejnym miejscu, naprawdę, daleko od jakiejkolwiek stacji, nie chce mi się za bardzo do niego iść, może go zgarnę poza odcinkiem. Tutaj mam jeden płomyk. Uuu, tu mam jeden płomyk, to bardzo blisko odległej wioski w ogóle. Coś mi o niej pisaliście, ja już nie pamiętam. Że go chyba ominąłem? Ej, to spoko, bo weźmiemy sobie tramwaj tutaj w lewo do terenów pałacowych, zgarniemy ten płomyk, wrócimy się na tereny pałacowe, tam szybko mamy stację, no dosyć blisko mamy stację i z tej stacji szybciochem pójdziemy do odległej wioski. Najlepsze jest to, że też mówiłem o tej decyzji, żebym jej nie podejmował w ostatnim odcinku i co jest najśmieszniejsze, ja mówię o jednej rzeczy i najgorsze jest to, że ja dostaję totalnie różne komentarze i doceniam osoby, które chcą mi pomóc i które znają się na grze i no, piszą mi takie porady bez spoilerów, które naprawdę są przydatne. Ale najgorsze jest to, że masa ludzi, która chyba nie za dużo wie o grze albo po prostu źle niektóre rzeczy pamięta, również chce się udzielać, również chce mi pomagać i daje mi błędne informacje. I też o tej decyzji tam widziałem trzy różne wersje komentarzy. Odpocznijmy sobie. Mapa zaktualizowana, my idziemy oczywiście w lewo. I idziemy po kolejny płomyk. Ktoś mi powiedział, żebym nie wracał na przykład do tego miejsca. Ojej, jakie to jest przejście? Tu jest, dzięki Bogu. Ktoś mi powiedział, żebym nie wracał do tego miejsca, w którym udało mi się znaleźć w ogóle trupę Grima. Jeżeli tam wrócę, tam będę musiał podjąć tą decyzję. Inni powiedzieli, że jak znajdę wszystkie płomienie i zgarnę jakiś dodatkowy, wtedy będę musiał podjąć tę decyzję. Inni pisali, że jest jakiś specjalny płomień ukryty i wtedy będę musiał podjąć tę decyzję. Naprawdę, to jest tak głupie czasami. No i dobra, lecimy tą taktyką co zawsze. Ty mi nic nie zrobisz. Ojejciu, zapominam ciągle, że jak ty wariujesz. No, zaraz mogę umrzeć. Średnią miejscówkę sobie do walsania znalazłem. Ojejcz, uleczmy się. Zadajesz podwójne obrażenia, to mi się nie podoba. Nie rób ataku z filarami, proszę cię. No ale dobra, padł. Kolejny płomień wchłonięty. Ej, jeszcze mamy, no, 6 minut. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie będzie trwał 45 minut, jak każdy ostatni. Wolałbym mimo wszystko utrzymać te... Ojejciu. 35-minutowe odcinki, wydaje mi się, że lepiej się ogląda. Znaczy, lepiej się ogląda. Wiem, że niektórzy mogliby oglądać nawet i godzinny, ale tak uśredniając, że tak powiem. Odpocznijmy sobie tylko tutaj na ławeczce. Raczej na fajnym foteliku. I bierzemy stację rogacza z terenów pałacowych do
ukrytej wioski? Tak samo też na przykład były różne komentarze na temat tego pałacu. Pytałem się o ten pałac, że czemu jest teren pałacowy, a nie ma tego pałacu, całego zamku króla. Niektórzy mówili, że on jest pod ziemią, niektórzy pisali, że on został zburzony, niektórzy, że zniknął razem ze zniknięciem króla, niektórzy mówią, że on nadal jest, ale tylko w snach, no nie wiem, naprawdę, to... Plus, jest tego plus, też taki, że ja nie wiem sam, co jest prawdą, więc nie wiem, co mi spoilerujecie, bo niczego nie mogę w pewnym sensie brać na poważnie, gdy dostaję tak dużo różnych komentarzy. Ukryta stacja? Nie. Odległa wioska to jest to miejsce z kolejnym płomykiem. Ale tych płomyków mamy chyba więcej tutaj. Ogólnie na mapie. Mam tutaj raz, dwa... Jeszcze gdzieś jeden chyba był płomyk? Nie. Mam dwa płomyki. A ile muszę zgarnąć jeszcze? Wydawało mi się, że też trzy muszę zgarnąć. Tak, też trzy muszę zgarnąć. Nie wiem sam, czemu mam jeden dodatkowy. Możliwe, że to jest ten płomyk, w którym muszę podjąć decyzję. Tutaj w tej odległej wiosce. Gdzie on jest? Po lewo. Lećmy. Nie chcę spaść. Gdzie to jest? O nie, nie. Nie wiedziałem, że... Ale bez sens. Nie wiedziałem, że się nie mogę trzymać. Ściany. I teraz na samą górę. Pewnie w jakimś pomieszczeniu jest ukryte. Muszę wejść do pomieszczenia. To mam przejść na samą górę? Ojej, czy mam przejść na samą górę i to niestety w beznadziejny sposób. Tu nie mogę. Ale bez sensu. Muszę się wspinać. Czy to nie była ta kobitka, która ze mną chciała pogadać? Tu była. No tak, w końcu cię odkryłem znowu. Akuszerka. Ty miałeś dużo podobno mówić o Lore. Mój drogi przyjacielu, nucisz za sobą ten błyszczący symbol więzi. Mniemam zatem, że ją spotkałeś. Tą, która strzegła znaku. To dziewczęce dziecko. Urocza istota, prawda? Prawdziwy dar dla gniazda i bestii oraz uczciwe zadośćuczynienie za złożoną ofiarę. Nie wiem, o kim ona mówi. O Hornet? Odeszła stąd tak dawno temu. Jakże miło byłoby dla naszych dusz, gdyby zaszczyciła nas swoimi odwiedzinami. Och, wybacz. Ale ja uwielbiam czytać takie hehe. Och, Stare wspomnienia powodują, że mój umysł zaczyna odpływać, zwłaszcza, że jestem taka wygłodniała. I co, będziesz chciała mnie zjeść? Ojejciu. Ogarnij się. I co, jak teraz do niej wrócę, to nadal mi będzie opowiadała różne historie? Tak mi pisaliście, że wystarczy, że do niej wrócę i ona będzie dalej mi opowiadała jakieś fajne historie o lore. Bardzo fajny NPC, podoba mi się to. Nie za bardzo wiem, o czym ona mówi, aczkolwiek bardzo mi się podoba, że mówi. Tak, mogę z nią znowu pogadać. Ach, wrócił, przepraszam za wcześniej. Nie szkodzi, nic się nie stało, mój apetyt czasem bierze górę, ale póki co jestem zaspokojona. Czy chciałbyś dowiedzieć się czegoś o mnie? Niewiele jest do opowiadania. Służę mieszkańcom tego gniazda, aczkolwiek ostatnio niewielu korzystało z moich usług. Nasz ród został wyniszczony przez tę zarazę toczącą umysły. Smutny koniec bodaj najbardziej inteligentnego gatunku. Ale, najadłam się, to prawda. Niemniej jednak, kolejna mała przekąska bardzo by mnie ucieszyła. Idealne zakończenie uczty. Ham, 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 ham. Szczerze mówiąc, niczego ciekawego to, żeś mi nie opowiedziała. Przeprosiłaś mnie za... To, że mnie ugryzłaś ostatnio i tyle. Idę do ciebie ostatni raz dzisiaj. Możliwe, że do ciebie wrócimy w przyszłości, ale chciałbym jeszcze dzisiaj ten jeden ogień zgarnąć w tej ukrytej wiosce. O, masz inny głos. Mój drogi, jakże miło z twojej strony, że znów mnie odwiedzasz. Jestem zawsze gościnna dla wszystkich. Nie rozumiem, dlaczego inni mnie nie odwiedzają. A tak w ogóle, chyba nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli wezmę malutki kęs. Może tylko nóżka? Pojem brzuch to najlepsza droga do szczęścia. Nic mi nie mówisz tam, gdzieś beznadziejna. Szkoda, no bo myślałem, że będzie gadał o lore, a jak na razie gada o tym, że chce mi zeżreć nogę. Więc świetnie mi się to podoba. Beznadziejna sprawa jest taka, że ja spadłem i muszę teraz się wspinać na samą górę. I to mega czasu dużo zajmuje. Mam nadzieję, że drugi raz tego błędu już tutaj nie popełnię. Nie wiem, czy idę dobrze, chyba tak. Chyba miałem tam szybsze przejście, ale ja ominąłem. No, nieważne. I tak mi się w miarę udało szybko przejść.
I wyszliśmy. Bylebym teraz nie spadł. Ale gdzie jest ten ogień? Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj? Może tu? Ło! Babala, geno. Przyszedłeś, Brum. To ty, z akordeonem. Ten czerwony płomień, który zabrałem z tego martwego królestwa. Weź go, dla naszego mistrza, dla jego finałowego aktu. Rytuał odprawiony zostanie jeszcze ten ostatni raz. Jesteśmy jak te nuty w starej, bardzo starej pieśni. Ty i ja. Niekończące się, powtarzające się pieśni ofiarne, służebne. Dla rytuału, dla trupy, dla mistrza. Nawet to dziecko narodziło się w niewidzialnych okowach. I tak oto służymy. Tak było od zawsze, prawda? Weź zatem ten płomień. W końcu to po niego tu przyszedłeś. A więc dokonało się. Jednakże. To nie przypadek, że spotkaliśmy się właśnie tu. W najdalszych, najciemniejszych zakątkach tego świata, w których to szkarłatne oczy mojego mistrza nie są w stanie nas dosięgnąć. Pieśń, która nie ma końca. To żadna pieśń. Bierzesz udział w rytuale, a jednak wyczuwam, że nie uznajesz żadnego mistrza. Czy to prawda? Być może wspólnie uda nam się przegnać ten wściekły płomień i pozwolić, aby to wymarłe królestwo mogło spoczywać w spokoju. Jeśli pragniesz uciszyć tę niekończącą się pieśń, spotkajmy się tam, gdzie to wszystko się zaczęło. Ale jeśli powrócisz do mistrza i ukończysz rytuał, a ile uczynisz to świadomie i bez żalu, nie będę miał ci tego za złe. Nie rozumiem. Zapomniałem, co on powiedział na samym początku, żebym to zrobił z nim. Szczerze mówiąc, sam nie wiem, jaką decyzję bym wykonał, gdybym grał sam. Wiem, że wy chcecie, żebym wrócił do Dartmouth i wykonał dalej rytuał z Grimmem. I tak to zrobię, oczywiście. Natomiast nie wiem sam naprawdę, co zrobię. Jestem taki rozdarty, 50-50. Bo albo chciałbym to zakończyć, ale z jednej strony ta ciekawość jest chyba trochę silniejsza. Wróćmy do Grima, chciałbym sprawdzić, czy to wszystko nadal działa. Ojejciu, gdzie ty jesteś? Jest dalej przejście, tutaj jeszcze nie byłem. Mam wszystko? Tak. O co chodzi? Jezus, 38 minut odcinka, nie mówcie mi, że będę musiał tutaj walczyć z kimś. I jeszcze bez szybkiego leczenia się. O nie! Na bank tu będę musiał z tobą walczyć. Ojejciu! Ale czcionka! Jesteś szybszy. Okej. Okay. Podobne ataki do tych swoich kolegów masz. Szybciutki jesteś, bardzo. Bardzo szybciutki i zadajesz podwójne obrażenia. Ojejciu. Ojejciu. Jezu, to jest chyba najgorszy boss, jakiego widziałem w życiu. Co ja mam teraz zrobić? Nie ma go tu. Wszystkie płomienie zebrałem. Powinienem dokończyć rytuał. No nic, to jest 39 minuta odcinka. Ja będę kończył. Was proszę o porady. Czy zrobiłem wszystko dobrze? Czy już zablokowałem sobie ścieżkę dalej rozwoju? Wydaje mi się, że nie. Ale nie wiem, co zrobić. Czy to jest jedyne, co mam tutaj zrobić? Wejść do snów Grima i go pokonać? Ale on jest straszny. Naprawdę. Od razu jestem w stanie stwierdzić, że to jest chyba najtrudniejszy boss, jakiego na razie widziałem. I mimo wszystko wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Widzimy się niedługo, czyli mam nadzieję, że za 2 dni. Trzymajcie się i cześć!